To jest teraz News, Tomek Ćwik. Witajcie, zapraszam na informacje. Straty finansowe i zagrożenie lotniczą katastrofą powodują kierowcy na lotnisku w szczecińskim Dąbiu. Aeroklub skarży się na kierowców amatorów, którzy wjeżdżają na płytę, by driftować, czyli korzystając z zaśnieżonej i wolnej przestrzeni, ślizgać się swoimi samochodami. Według władz lotniska to po pierwsze niebezpieczne, bo mimo zimy pas startowy jest wykorzystywany przez pilotów, a po drugie rajdy przynoszą straty finansowe. Trzeba bowiem naprawiać zniszczoną płytę. Kilka dni temu popisy w rowie przy pasie startowym zakończył kierowca Hondy. Popsuty most Cłowy zdemontowany. Zakończył się najważniejszy etap rozbiórki. Budowlańcy usunęli konstrukcję, zostały tylko filary i przyczółki. W ciągu pół roku pojawią się nowe przęsła mostu, wtedy znów połączy ulicę Eskadrową i Gdańską. Przeprawa jest zamknięta od wiosny ubiegłego roku. Budowa nowego mostu Cłowego ma kosztować niemal 20 milionów złotych. Podejrzane o morderstwo 19-latka w Świnoujściu zatrzymane. Krzysztof Rutkowski na zorganizowanej w Szczecinie w czwartek konferencji prasowej mówił o motywach tej bestialskiej zbrodni. To była zbrodnia dla zabawy. Z tych ustaleń, które my mamy, to była zbrodnia, która ich pokręciła. To było najpierw znęcanie się na chłopaku niepełnosprawnym i muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to pierwszy przypadek tego rodzaju, który prowadzi biuro. W akcję włączył się też biznesmen Zbigniew Stonoga. Przekazał informację, że poszukiwany w sprawie zabójstwa Paweł W. został zatrzymany w środę w Holandii. Wkrótce ma się odbyć jego ekstradycja do Polski. Do zbrodni doszło pod koniec grudnia. Sprawcy zwabili 19-letniego Piotra do jednego z mieszkań w Świnoujściu. Tam go skatowali i zasztyletowali. Dziura w krytani, noga po miażdżycy, czarne zęby. Paczki papierosów z takimi zdjęciami trafiły do szczecińskich sklepów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej do marca 65% powierzchni wszystkich paczek z polskich sklepów i kiosków ma zajmować przestroga przed paleniem. Obrazki pokazują potencjalne skutki nałogu, mają zniechęcać do papierosów. Podobne opakowania od dawna są na przykład w sklepach w Bułgarii czy Belgii. Bezpłatne treningi boksu dla wychowanków domów dziecka organizuje klub Olimp Szczecin. W ten sposób trenerzy chcą pokazać młodzieży zdrowy tryb życia i zachęcić do uprawiania sportu. Jeden z pierwszych treningów odwiedziła nasza reporterka. Jak mówi, dzieciaki były zmęczone, ale zadowolone. Olimp Szczecin takie treningi będzie przeprowadzał dwa razy w tygodniu. W nocy możemy spodziewać się niewielkich opadów śniegu przy temperaturze 0 stopni, a to nie wróży dobrze jego pozostaniu. W ciągu dnia od 0 do 2 stopni na plusie, czyli odwilży ciąg dalszy. Do tego opady śniegu na zmianę ze słońcem. Teraz to wszystko, ale jesteśmy dla Was non-stop w sieci. My widzimy się jutro po 18. Do zobaczenia.